świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Chcesz, by Twój samochód był sprawny i bezpieczny? Powierz go zaufanym specjalistom. Wybierz Mirko. Ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa stacja kontroli pojazdów firmy transportowej Mirko dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. Mirko wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych. Specjaliści naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują, a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto. Zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. Także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części, pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16. Kościuszki 51, Bolesławiec. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w poniedziałek 9 września i zapraszam na wydarzenia. 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino i 57. rocznica utworzenia kompanii specjalnej Komando zostały upamiętnione przy pomniku poświęconym żołnierzom z kompanii włoskiej i z bolesławieckiej jednostki. To była również 31. rocznica przejęcia tradycji i dziedzictwa legendarnego Komando. Pomnik na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii oddaje hołd komandosom polskim 1. Samodzielnej Kompanii Komando i 2. Baonu Komandosów Zmotoryzowanych, poległych podczas kampanii włoskiej 1943-45 oraz zmarłym kombatantom i żołnierzom 62. Kompanii Specjalnej Komando. Przy pomniku corocznie odbywają się uroczyste apele pamięci o tych żołnierzach. W tym roku rozpoczęła go szczególna uroczystość. Nadaję 15. Specjalnej Drużynie Harcerskiej imienia 62. Kompanii Specjalnej Komando sztandar jako symbol wierności, ofiarności i patriotyzmu w harcerskiej służbie, w blasku narodowych wartości i wiary ojców naszych pełnionej dla dobra najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To drużyna harcerska z Leszna, a fundatorem sztandaru było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando. Pobłogosław sztandar 15. Specjalnej Drużyny Harcerskiej imienia 62. Kompanii Specjalnej Komando. Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Sztandar harcerzom przekazał generał dywizji Sławomir Drumowicz, dowódca komponentu wojsk specjalnych. Uchwala ojczyzny. Muzyka.
Z rozkazu dowódcy komponentu wojsk specjalnych wręczono wyróżnienie tytułem honorowym. Za wybitne zasługi w zakresie działalności wychowawczej oraz upowszechnianie historii i tradycji polskich wojsk specjalnych. Tytułem honorowym zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką trzecim stopni. Starszy chorąży sztabowy rezerwy Tadeusz Poźnia. Wyróżniam pana odznaką zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia. Uchwalę ojczyźnie o patrzę. Pamiątkowymi ryngrafami i wyróżnieniami uhonorowano też wiele innych osób i środowisk. Generał Drumowicz przypomniał, że do świętowanych w tym dniu rocznic należy też dodać ćwierćwiecze wejścia Polski do NATO i 35. rocznicę zrzucenia przez Polskę sowieckiego jarzma. I dzisiaj chcę tylko powiedzieć, że zagrożenie jest cały czas na wysokim poziomie. Dlatego działalność operacyjna nasza jest bardzo aktywna. Jesteśmy zaangażowani na różnych kierunkach. Jesteśmy jako wspierający ukraińskie siły specjalne. Jesteśmy w Jordanii, jesteśmy w Gruzji i wielu, wielu innych państwach. Wszystko po to, żeby osłabić imperializm rosyjski. Generał wspomniał też o uzyskaniu przez polskie dowództwo komponentu wojsk specjalnych szczególnej certyfikacji. Uzyskaliśmy zdolność do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi w konflikcie pełnoskalowym. Dołączyliśmy do elitarnej grupy 6 państw, którą taką zdolność posiadali. To były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania i Turcja. Dzięki zaangażowaniu m.in. naszych przełożonych, tak jak was informowałem, w zeszłym roku powstała powietrzna jednostka operacji specjalnych, bo właśnie powstanie tej jednostki miało kluczowe znaczenie do osiągnięcia tej zdolności. Odbył się następnie apel pamięci o tych wszystkich, których upamiętnia pomnik w bolesławieckiej jednostce wojskowej. Przywołujemy pamięć o bohaterskich żołnierzach pierwszej samodzielnej kompanii komando, 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych, samodzielnej kompanii grenadierów, żołnierzy Polski podziemnej cichociennych i wszystkich komandosów, którzy z żołnierską dewizą na sercu Bóg, honor, ojczyzna swoje nierzadko młode życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Kwiaty, wieńce i wiązanki złożyli pod pomnikiem przedstawiciele samorządowców i wielu środowisk żołnierskich, harcerskich oraz organizacji pozarządowych. Zapraszam teraz na wydarzenia w skrócie, w których powiemy m.in. o nagrodzie dla Muzeum Ceramiki. Bolesławscy policjanci odzyskali skradzione urządzenie do wykonywania posadzek warte 40 tysięcy złotych. W wyniku przeszukania posesji, gdzie znajdowało się urządzenie, mundurowi ujawnili również części karoserii od wcześniej skradzionego pojazdu oraz krzewy konopi innych niż włókniste. Przez pierwszy tydzień roku szkolnego bolesławscy policjanci prowadzili wzmożone kontrole w rejonach szkół na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Czuwali nad ruchem pojazdów, zwracając szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców oraz stosowanie się do ograniczeń prędkości. W piątek po południu doszło do pożaru samochodu ciężarowego na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Jadwisin i Chojnów. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Złotoryi, Chojnowa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Zagrodna, Olszanicy, Krzywej i Witkowa. Dodatkowo doszło do pożaru nieużytku wokół palącego się samochodu. Nie było poszkodowanych. Utrudnienia w ruchu potrwały do 23.15. W Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim podsumowano 33. edycję Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
W tym roku do turystycznej stolicy Dolnego Śląska zjechało aż 6 tysięcy uczestników tej prestiżowej konferencji. Przez 3 dni trwania forum odbyło się około 600 wydarzeń merytorycznych, a także spotkania literackie, gale i koncerty. Wręczono nagrody Forum Ekonomicznego. Zapadły też ważne decyzje dla przyszłości naszego regionu. Kongres Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska odbędzie się 25 i 26 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy hali Stulecia. Dzisiaj w Bolesławskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje tego programu, które odbywają się w całym regionie, ale propozycje w tej sprawie można składać do organizatorów do 13 września. W zamku Grabsztejn w Czechach odbyła się gala wręczenia nagród Euroregion UNYSA. W tegorocznej edycji euroregionalną nagrodę otrzymało Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w partnerstwie z Muzeum Karkonoskim w Chlabi. Oba muzea zrealizowały już wspólnie 7 projektów dotyczących m.in. szlaku tradycji rzemieślniczych Via Fabrilis. Trwa już 59. festiwal Wratislavia Cantans. 12 września tradycyjnie już zawita do Bolesławca. W Bazylice Maryjnej odbędzie się koncert zespołu Ensemble Bassiani z Gruzji. Zaprezentuje on tradycyjną gruzińską muzykę. Chór wykona pieśni charakterystyczne dla gruzińskiego folkloru, a w tym te prezentujące tradycyjną gruzińską polifonię. Od ubiegłego tygodnia we Wrocławiu i w kilku miastach Dolnego Śląska odbywają się koncerty w ramach 59. festiwalu Wratislavia Cantans. Tym razem festiwal przebiega pod hasłem Migracje, podróż do źródeł. Tradycyjnie już jeden z koncertów tego festiwalu zaplanowano w Bolesławcu. Zapraszamy Państwa na kolejny koncert w ramach Wratislavia Cantans. Tym razem będzie to muzyka gruzińska w bardzo szerokim spektrum, bo od zachodnich terenów Abchazji, Górii, Adżarii po północną Megrelię i skończywszy na wschodniej Kachetii, usłyszycie Państwo niezwykle zróżnicowane klimaty muzyczne. W muzyce gruzińskiej ogromne znaczenie ma śpiew. Zespół gruzińskiej pieśni ludowej Bazjani, który wystąpi w Bolesławcu, to chór istniejący od 2000 roku. Od 2013 roku ma status zespołu państwowego Gruzji. W jego repertuarze jest szeroki zakres pieśni. Od jodłowania znanego w regionie Górii w Gruzji, aż po ckliwe, rzewne pieśni robotników na polach kukurydzy, ale też i winnic w przepięknym regionie Kachetii. Poza pieśniami ludowymi są to również hymny kościelne, charakterystyczne dla gruzińskiego patriarchatu prawosławnego. Koncert Ensemble Bazjani odbędzie się w czwartek o 19 w Bolesławskiej Bazylice Maryjnej. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. Po wydarzeniach przedstawimy Państwu jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 18. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Występować będą przelotne opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1010 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z kierunków zachodnich. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę.
Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Chcesz, by Twój samochód był sprawny i bezpieczny? Powierz go zaufanym specjalistom. Wybierz Mirko. Ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa stacja kontroli pojazdów firmy transportowej Mirko dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. Mirko wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych. Specjaliści naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują, a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto. Zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. Także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części, pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16. Kościuszki 51, Bolesławiec.